Argument z wielorakiej realizacji. Funkcjonalizm zasadniczo to jest taka idea, że mieć umysł to tyle, co mieć pewną funkcję, realizować pewną funkcję. Jest to zwykle rozumiane jako stanowisko konkurencyjne wobec teorii identyczności typów Smarta i Place'a i antyredukcjonistyczne, zwykle jednak fizykalistyczne. Czyli mamy tutaj do czynienia z fizykalizmem antyredukcyjnym, który podpisuje się oczywiście pod tezą o identyczności egzemplarzy, jednak zaprzecza tezie o identyczności typów. Proszę zwrócić uwagę na modyfikator zwykle. Zwykle to znaczy, że mogą istnieć wyjątki, jak już Państwu mówiłem. Pewnym wyjątkiem może być na przykład Armstrong, który jest australijskim filozofem, którego można zaliczyć zarówno do zwolenników teorii identyczności, jak i funkcjonalistów. Funkcje określa się w bardzo ogólnikowy sposób, jako pewną rolę w określonym złożonym systemie. Ta rola może być rozumiana jako rola przyczynowa i jeśli Państwo przypomną sobie ideę redukcji funkcjonalnej, którą prowadził Jack Wonkin, to zobaczycie, że rzeczywiście to jest coś podobnego, że redukcja funkcjonalna łączy się z pewnego rodzaju podejściem funkcjonalistycznym właśnie w filozofii umysłu. I będzie to bardzo dobre skojarzenie, jeśli Państwu to do głowy przyszło. Przejdźmy teraz do argumentu z wielorakiej realizacji, gdyż jest on podstawowym argumentem za antyredukcyjnym charakterem funkcjonalizmu. Otóż głosi się, że tę samą funkcję mogą mieć układy o zupełnie różnej strukturze fizycznej. Dlatego nie można utożsamić własności związanych z funkcjami z własnościami substratu fizycznego. Identyczność typów nie jest możliwa z powodu niemożliwej zmienności substratów. O co w tym wszystkim chodzi? To jest bardzo abstrakcyjna teza. Warto może obejrzeć jakiś przykład. Spójrzmy na te przykłady korkociągów. Korkociągi służą, wydawałoby się, do tego samego celu wyciągania zamknięcia z butelki, najczęściej korka. One mają ewidentnie różną strukturę fizyczną, są wykonane z różnych materiałów, najczęściej dosyć sztywnych i metalowych, ponieważ tak najłatwiej wykonywać, ale jak Państwo mogą zobaczyć, te struktury są dosyć inne, kształty mają zupełnie inne, a funkcje te samo. Nie można więc korkociągu utożsamić w prosty sposób z jakimś jednym rodzajem sztuk. Funkcjonalisty na przykład utożsamienie korkociągu z takim oto urządzeniem, na które Państwu teraz pokazuję na slajdzie, byłoby czymś takim, co robi teoria identyczności typów. Utożsamia stany umysłowe ze strukturą jednego mózgu, na przykład ludzkiego mózgu, i to jest coś, co jest absolutnie zbyt wąskim podejściem. Zbyt wąskim, mającym ewidentnie złe konsekwencje. Złe konsekwencje, ponieważ uzyskujemy tezę zbyt mało ogólną. Funkcjonalizm chce być w związku z tym też wolnym od pewnych zarzutów. Wieloraka realizacja. Przyjrzyjmy się więc argumentom z wieloraką realizacją, które wychodzą już poza takie zabawkowe przykłady jak korkociągi, tylko bardziej dotyczą kwestii związanych z filozofią umysłu. Ned Block i Jerry Fodor w 1972 roku napisali bardzo znany artykuł What Mental States Are Not, argumentując za funkcjonalizmem i broniąc tego podejścia przez po prostu wskazanie pewnych nieusuwalnych ich zdaniem wad teorii identyczności typu. I przywołane w tym artykule są trzy podstawowe argumenty za wieloraką realizacją. Pierwszy argument to jest argument z ekwipotencjalności mózgu. Ekwipotencjalność mózgu to jest doktryna, którą głosił zwłaszcza Carl Lashley, który uważał, że każdy obszar mózgu może zrealizować dowolną funkcję. Ta doktryna dzisiaj jest uważana za fałszywą. Ja przez chwilę Państwu wyjaśnię, o co w tej doktrynie chodzi. Lashley poszukiwał lokalizacji pamięci w mózgu, wykonując eksperymenty na szczurach. Ponieważ niespecjalnie dobrze znał się na anatomii, to kroił ten mózg w taki sposób, że niestety jego eksperymenty wskazywały na to, że po uszkodzeniu tego mózgu działanie, wykonanie rozmaitych zadań przez szczura obniżało się w sposób stopniowy. Czyli tak naprawdę uznał, że wykonanie rozmaitych zadań wymagających pamięci wymaga tak naprawdę pewnej ilości tkanki mózgowej, ale gdzie ona jest zlokalizowana, nie jest to ważne.
Ponieważ nie znał anatomii szczura zbyt dobrze i nie była ona dobrze poznana, to akurat nie wciął się w hipokamp w odpowiednie miejsca i stąd szczęśliwie mógł takie rzeczy głosić. Jest to dzisiaj doktryna całkowicie sfalsyfikowana. Nie każdy obszar może przejąć dowolną funkcję. W związku z czym, mimo że można mówić o pewnych rodzajach plastyczności mózgu czy czymś takim, to tutaj niespecjalnie to pasuje. Zresztą Jerry Fodor sam odrzucał już w 80-tych latach tę doktrynę na rzecz doktryny, którą głosi bardzo mocno, doktryny modularności umysłu, ale o tej doktrynie, tej koncepcji modularności ja mówię w ramach wykładu Filozofia Umysłu 2 i proszę w związku z czym wstrzymać swoją ciekawość, jeśli Państwo oczywiście zdecydują się na uczestniczenie w tym kursie w następnym semestrze. Drugi argument jest argumentem z homologii funkcji w ewolucji. Na przykład różne struktury w biologii realizują te same funkcje. Ewidentnie oko wyewoluowało w różny sposób u różnych organizmów z różnych struktur. Realizują one podobną funkcję, umożliwiają percepcję wzrokową. I wreszcie trzeci z możliwości istnienia inteligentnych maszyn bez naszej biologii. Ale oczywiście no, to istnienie Marsjan, którzy są inteligentni, czy innych uwolutków, no to jest pewna kwestia science fiction, można ją traktować poważnie lub nie. Wynika z tego, że tak naprawdę przekonujący argument może być tylko ten drugi, z tego artykułu przynajmniej, więc przyjrzyjmy się mu dokładnie. On głosi, że u różnych organizmów te same funkcje realizowane są inaczej. Tymczasem Bill Backdale i Jennifer Mandel twierdzą nie tak szybko z tym argumentem. Mózgi są homologiczne, czyli mają podobne struktury i dlatego analogicznym obszarom u różnych zwierząt przypisujemy podobne funkcje. Ich koronnymi przykładami jest na przykład to, że mózgi zwierzęce mogą być modelami mózgów ludzkich. Na przykład badania nad hipokampem u szczurów znakomicie pozwalają być modelem pamięci u człowieka przy wszystkich różnicach między tymi mózgami i są pewne jednak istotne zbieżności zarówno strukturalne, jak i funkcjonalne, ale struktury są po prostu analogiczne. Gdyby tak nie było, nie mogłyby być to modele mózgu ludzkiego. I żeby coś było czegoś modelem, to musi występować jakiś rodzaj podobieństwa. I w dodatku mapa mózgu Korobiniana-Brodmana, którą Państwo znakomicie już pewnie znają, powstała na podstawie badań na zwierzętach. Ta mapa do dzisiaj jest stosowana, oczywiście z pewnymi poprawkami itd., itd., ale mimo wszystko, gdyby badania na zwierzętach nie miały nic do tego, jak jest realizowana funkcja poznawcze i anatomiczne obszary są u człowieka, no to nie byłaby to mapa stabilna. A stabilność jej świadczy o tym, że jednak można mówić o pewnym zasadniczym podobieństwie. Argumenty mówiące, że zupełnie inaczej realizowane są funkcje umysłowe u człowieka niż u innych ssaków, wydają się dosyć przesadzone. Przesadzone do tego stopnia, że można byłoby nawet sądzić, że argumentacja przeciwko teorii identyczności typów wcale nie jest przekonująca. Wcale nie okazuje się tak istotna. Ja nie będę tu wchodził już w szczegóły, ponieważ ta debata jest cały czas żywa. Dosyć niedawno ukazała się książka Thomasa Polgera i Lorenza Shapiro, The Multiple Realization Book, którzy są bardzo znanymi krytykami nadużywania pojęcia wielorakiej realizacji. Ta książka jest z roku 2016 i do dzisiaj trwa debata zwolenników i przeciwników wielorakiej realizacji, czy rzeczywiście można mówić o jej bezsprzecznym zachodzeniu. Shapiro i Polger starają się podać pewną ściślejszą definicję wielorakiej realizacji i rozwiązać kilka problemów związanych ze stosowaniem tego pojęcia. No i twierdzą, że na razie ten spór jest nierozstrzygnięty. Nie ma niewątpliwych przykładów wielorakiej realizacji. Tymczasem zwolennicy wielorakiej realizacji, tacy jak zwłaszcza Carl Gillett i Ken Aizawa, twierdzą, że wieloraka realizacja jest rzeczywiście powszechna. Niemniej przyznają, że niekoniecznie uniemożliwia ona redukcję, czy też podważa argumenty stosowane przez zwolenników fizykalizmu, nawet identyczności typów. Być może jest ta redukcja możliwa, ale ta wieloraka realizacja i tak istnieje. Mówiąc krótko, wieloraka realizacja przestała być traktowana aż tak bardzo poważnie jako argument na rzecz funkcjonalizmu. Niemniej jednak jest to nadal podstawowy argument, który historycznie doprowadził do rozkwitu funkcjonalizmu
I przy wszystkich zastrzeżeniach wydaje się, że pewna intuicyjna rzecz, mianowicie intuicyjna idea, że taką samą funkcję mogą realizować bardzo różne rzeczy, że tę samą rolę mogą odgrywać różne obiekty, wydaje się słuszna. Natomiast czy to jest metafizycznie bardzo istotne, to jest moim zdaniem cały czas pytanie otwarte, które wymaga dalszych badań. Ja szczerze mówiąc jestem sceptykiem co do tego, czy rzeczywiście wieloraka realizacja jest aż tak istotna dla badania ontologii filozofii umysłu.